Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, drodzy bracia i siostry, przed piątą niedzielą Wielkiego Postu pragnę skierować do Was kilka słów. Najpierw pewne ogłoszenia. W ojczyźnie naszej trwa zmaganie z epidemią, która niestety się rozwija, przybywa zarażonych, przybywa także zmarłych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich starajmy się zachowywać zasadę pozostań w domu. Bardzo prosimy o to, aby w domu pozostali zwłaszcza ludzie starsi, chorzy, dzieci i młodzież. Wydane ostatnio przepisy państwowe zaostrzają dyscyplinę, również odnośnie życia religijnego. W kościele na mszy świętej może zgromadzić się nie więcej niż 5 osób. Dlatego w naszej świątyni wszystkie nabożeństwa odprawiane są bez udziału wiernych. Wszyscy mamy dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Dlatego dzisiaj nie wybierajmy się do kościoła. Pozostańmy w domu. Dyspensa obowiązuje do odwołania jej przez księdza biskupa. Jest jednak pewna zasada, że ci, którzy korzystają z dyspensy, są niejako zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej przez środki masowego przekazu, przez telewizję, radio czy internet. Dzisiaj z naszego kościoła msza święta będzie transmitowana o godzinie 10:30, natomiast nabożeństwo gorzkich żali o godzinie 17:00. Bardzo serdecznie zapraszamy. W ciągu tygodnia nasza świątynia będzie otwarta, aby można było przyjść na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Moi drodzy, tego roku nie będzie rekolekcji wielkopostnych. Na parafialnym Facebooku od dzisiaj będziemy publikować 3 razy dziennie krótkie rozważania rekolekcyjne. Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania Bożego Słowa. Chciałbym też kilka słów powiedzieć na temat spowiedzi. Niestety, aktualnie nie ma warunków do bezpiecznej spowiedzi. Wszyscy możemy się bezpiecznie wyspowiadać po ustąpieniu epidemii. Gdyby jednak ktoś bardzo potrzebował spowiedzi, to proszę się umówić indywidualnie przez telefon z księżmi wikariuszami. Na stronie internetowej i na Facebooku są podane telefony. Spowiedź odbywać się będzie w prawej zakrystii, a wejście będzie z pola. W związku z zagrożeniem życia ludzi starszych i chorych nie będzie w tym miesiącu i przed świętami odwiedzin ludzi chorych zarówno w Villa Seniora, jak i w domach. Również nie będzie odwiedzin w najbliższy pierwszy piątek. Nie wzywajmy kapłana do przebywających na kwarantannie domowej bądź też zarażonych wirusem. Gdyby jednak było niebezpieczeństwo śmierci, należy wezwać kapłana do każdego, kto takie zagrożenie przeżywa. Szafarze do odwołania nie będą roznosić Komunii Świętej chorym. Moi drodzy, ta trudna sytuacja, którą przeżywamy, w sercach naszych rodzi się lęk, niepokój, obawa, niepewność, wymaga od nas związania się z Bogiem, związania się z Chrystusem, związania się z Maryją. Przykład takiej postawy daje nam Ojciec Święty Franciszek. W ostatnich dniach przeżywaliśmy wraz z nim kilka
ważnych wydarzeń, mianowicie jego pieszą pielgrzymkę do kościoła świętego Marcelego, gdzie modlił się przed cudownym krzyżem, który w roku 1522 uratował Rzym od zarazy. Następnie papież udał się do sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, Santa Maria Maggiore, tej, która jest obrończynią ludu Bożego. Tam zawierzył jej całe miasto Rzym i cały świat. Pamiętamy Anioł Pański z papieżem, kiedy z całym światem modlił się modlitwą Ojcze Nasz, prosząc, aby Bóg Ojciec uchronił nas od złego. I wczorajsza wieczorna modlitwa papieża, jakże przejmująca, ale z drugiej strony pełna wiary i pełna głębokiej nadziei. To właśnie wczoraj Ojciec Święty powiedział, że modlitwa jest cichą posługą i że to nasza broń do walki ze złem. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, zapraszam was też do modlitwy. Do modlitwy, którą każdego dnia podejmujemy o godzinie 20:30 w naszym kościele. A jest prośba, aby właśnie wierni świeccy wtedy we własnych rodzinach się modlili. Każdego dnia jest transmisja z tej modlitwy. Zapraszamy przeto, aby modlić się wspólnie. Bardzo serdecznie do modlitwy różańcowej zapraszam braci i siostry z róż różańcowych. Właśnie podejmijcie tą wytrwałą i żarliwą modlitwę w tych dniach, prosząc Boga o łaskę ustąpienia epidemii. Są też takie dwie niezwykłe propozycje modlitwy. Mianowicie pierwsza z nich to adoptuj konającego. Jest to modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia za ludzi konających. A wiemy, że na całym świecie umiera ich bardzo wiele każdego dnia z powodu tegoż wirusa. Wielu z nich niestety umiera bez sakramentu świętych, bez pojednania z Bogiem, bo kapelani nie są dopuszczani. Wszyscy w zasadzie umierają w samotności, umierają bez swoich bliskich. Bardzo z tego powodu, jak mówią lekarze we Włoszech, rozpaczają, że nie mają tego pożegnania ze swymi bliskimi. Ci ludzie w tym ostatnim momencie swego życia potrzebują naszej modlitewnej pomocy. Druga propozycja modlitwy to jest adoptuj medyka. Jest to dobrowolna modlitwa za lekarzy, za pielęgniarki i za wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z oddaniem służą chorym, będąc w ciągłym niebezpieczeństwie zarażenia się. Tak jak ostatnio podano, we Włoszech już zmarło ponad 50 lekarzy, którzy usługiwali zagrożonym wirusem. I właśnie to jest ich ofiara życia. W tę posługę chorym we Włoszech bardzo ofiarnie włączają się siostry zakonne, bo właśnie zakony we Włoszech mają swoje prywatne szpitale i tam opiekują się chorymi. I już kilkadziesiąt sióstr zakonnych zmarło we Włoszech. Także również i ponad 50 kapłanów we Włoszech zmarło, którzy nieśli posługę umierającym i chorym. Właśnie ci wszyscy, którzy posługują chorym, aby się nie załamać, aby nie zwątpić, aby im nie zabrakło sił i dobrej woli, potrzebują naszego modlitewnego wsparcia. Bardzo proszę, aby właśnie podjąć te intencje, aby w taki sposób przyczynić się do pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszamy was do wspólnej modlitwy w tych dniach przez transmisję
z naszego kościoła na Facebooku. Właśnie w niedzielę, jak wspomniałem, msza święta o 10:30 i gorzkie żale o 17:00. W dni powszednie każdego dnia msza święta transmitowana jest o godzinie 18:00 i różaniec o godzinie 20:30. W środę będzie katecheza dla dorosłych o godzinie 19:00. W piątek o 20:00 droga krzyżowa. I w sobotę o 20:00 przygotowanie do niedzieli. Moi drodzy, pragnę was zapewnić, że w tych dniach trudnych i dla was, i dla nas, my, wasi duszpasterze, jesteśmy z wami. Każdego dnia obejmujemy was naszą modlitwą. Jest to niejako nasz obowiązek, ale także czynimy to z serca, czynimy to z miłości do was, z troski o was. Chcemy także, gdyby przesyłać wam te słowa nadziei, które są sprawowane w czasie liturgii, kiedy słuchamy Bożego Słowa, kiedy z ufnością do Boga zanosimy nasze modlitwy. Moi drodzy, tak jak już wspomniałem, mimo różnych doświadczeń i trudności, niepokojów, ten czas starajmy się przeżywać razem z Panem Jezusem. Ojciec Święty Franciszek wczoraj mówił tak: zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. On zmartwychwstał, On żyje obok nas. Niech te słowa umocnią naszą nadzieję, niech będą źródłem naszej radości. W imieniu własnym i w imieniu całego zespołu duszpasterskiego, a więc księży wikariuszy, księdza seniora i sióstr zakonnych, przekazujemy wam serdeczne pozdrowienia i życzymy poczucia bezpieczeństwa, bo wszyscy jesteśmy w rękach kochającego Boga. Wszystkim szczęść Boże.